Widziałbyś się tutaj w Federacji Lekcji? No jak już odpowiadałem wcześniej, nie miałem jeszcze kobiety, u której pracowałem. Czas najwyższy, to, naprawdę. No to jest bizneswoman. Nie, no śmieję się, jak najbardziej widziałbym się i myślę, że to już jest bardziej niż pewne. A z kim byś zawalczył tutaj? Właśnie Bomba jest o tyle fajnie, że on by mógł prawie z każdym zawalczyć, bo prawie z każdym ma konflikt, więc tutaj jest cała kolejka osób do niego. Nie mam z każdym konfliktu. Prawie z każdym. A z Najmanem byś zawalczył? Nie. Z Łysym? Łysy jajko jest śmieszne, no. Z Łysym jajkiem na pewno byłyby konferencje fajne, bo walka będzie krótka, nie? Myślę, że jeszcze... A z której strony krótka? Nie gadam z tobą. Co nie gadam? No wiesz. Serio pytam, bo ty masz... Jeden do dwóch. Dobra, dobra. A Najman? Najman ma na pewno więcej przegranych. Najman... Okay. Ja bym chciała bardzo zobaczyć taką walkę. Naprawdę. No ja też właśnie. Szczerze. No i może... Tak się składa, że ja teraz decyduję o walkach, więc ja staram się zrobić tak, żeby doszło do tej walki, naprawdę. Po tej walce... No to ja czekam. Po Najmanie można od razu, nie wiem, dorzucić jeszcze kogoś. A ty chcesz Ferrariego, nie? No, tak. Chcesz się odegrać. Na dumie ci zagrał mocno? Na nosie zagrał mi straszliwie, no. Aczkolwiek odegram się na pewno. A ty lubisz Lexi Amadiego? Nie znam go, ale ostatnio ta sytuacja z Agatą tak średnio, więc nie, w sensie, jakoś... W sensie to jakie jego zachowanie? Ta manipulacja i potem to wyszło, że to nie jest prawda, więc jakoś nie jestem fanką jego osoby. Jestem fanką jego dymów na konferencjach, ale jakoś on mnie nie przypadł do gustu. Bo to debil. Jakie mocne słowa. A ty jak już teraz... Mocne. No mocne, mocne. Okej, okay, dobra. Jak na taką... jak na taką family friendly tutaj federację, jaką będziecie tworzyć... Potencjalnie. Nie. Czy nazwałabym to family friendly? Nie, no to jest Freak Fight Federacja, więc będzie też patologia. Pato, jak to ładnie, pięknie by brzmiało. Ja tu miałem powiedzieć, że tak, ja jestem family friendly, a ty tu patologię dałaś. O nie, ja bym zaraz zostałem. Tutaj będziecie odwrotnie, wy do siebie tak pasujecie, tak, jak... Tak, jest patologia, a ja jestem family friendly. Dokładnie, tak to właśnie wygląda i widać. Yo. No. Dobra, Scarface, powiedz mi, bo ciebie dawno nie było. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś właśnie? Odpoczywałem. Gdzie? Psychicznie. Ale gdzie? W Bahamach jakiś? W Gdańsku, a potem w Działdowie. Okej, okay. I fajnie było? Fajnie. Jakieś doświadczenia nowe? Nowych raczej nie. Czemu? No, nie wiem czemu. Ty nie. Aha. Ja zrozumiałem, że mam przejść w prawo. Nie, ja to chyba do mnie było. A, dobra. Sorry. No, jakieś nowe doświadczenia? Nowych nie. Nie? Nic. A jakieś złe przeżycia? Też nie. Ciekawe. A jakie jedzenie tam było? O, dramat, no dobra. Bo ty schudłeś czy przytyłeś, bo inaczej wyglądasz, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy schudłeś czy przytyłeś. Chyba zrzucił trochę, nie? Przytyłem. Przytyłem, ale mogę być trochę mniejszy. Tak to jest, ale no jedzenie tragedia, no ale jak masz swoje, to nie musisz jeść codziennego. Czyli paczki dostawałeś? Nie, no można kupić sobie rzeczy, wiesz? Tak? No. A internet, telewizja też, wszystko? Full wypas? Tak, no. Lekcji chciałabyś zobaczyć, jak to jest? Nie, dziękuję, ale szczere pytanie, szczere pytanie. Proszę o szczerą odpowiedź. Czy była jedna noc, gdzie płakałeś tam? Nie. Ni, ani razu nie płakałeś. Ani jednej. Nie miałeś takiej załamki, że fuck, this is it. Nie. No co? No ja nie wiem. No nie, no. No tam ale... Się... ale to był śmiech przez łzy może. Nie, nie, no ale czasem parę razy się popłakaliśmy ze śmiechu. No jednak. A, ale to nie w nocy, tylko w dzień. Wszyscy razem. Parę osób naraz. A dlaczego wszyscy razem? No bo były niejedne śmieszne sytuacje. Nie, to nie jest miejsce do płaczu. To nie jest straszne miejsce tak naprawdę, aczkolwiek... Dla kogoś w moim wieku. Mhm. A ile ty masz lat? Mało. Dawaj, bo nie jesteśmy... 35. 6. Nie, 34. Sorry, 4. 35. 34. Ta, jasne. Ale i tak masz... Po dowodzie trzeba. Najpierw mi daj 36, nie gadam z tobą. No i jak jesteś z pokolenia, które skacze po drzewach i wpada za dzieciaka pod samochód i tylko otrzepuje się i idzie dalej, wiesz, to jest normalnie, nie? Idzie przeżyć. Ja pamiętam, jak byłem na obozie w 98, nie wiem, 8, 6. Ty byłeś na obozie w 98?
Tak, no karate to był obóz. Miałem... Ile ty miałeś lat? 10 lat. Ja nie, się nie urodziłam jeszcze. No, w 98? To ile ty masz lat? Ja jestem 0. No zgaduj, to jest podchwytliwe. Ja pierdzieł, ale, ale gimbaza. No. A ty jesteś trzeźwy dzisiaj? Tak szczerze. To upiłaś się chyba sama, ja nie. Ja nie. Alkoholu w ogóle. Ale nie, ogólnie trzeźwy, tak wiesz. Nie tylko alkohol pytam. Trzeźwy, tak wiesz, ogólnie jestem, normalnie. A ty, Leksiek, uważasz, że on jest trzeźwy? To pod wpływem. Coś tak się chwieje, ale ja nigdy tak długo z nim jeszcze nie rozmawiałam, żeby stwierdzić. Z Madagaskaru. No, no. Leksi, dobra, wiesz co, jeszcze chciałam ci zadać pytanie, już wykluczając ciebie, przepraszam bardzo, ale tutaj kobiety muszą porozmawiać. Okay. Czy czujesz się właśnie taką kobietą biznesu dzięki temu, że teraz wiesz, tutaj władczyni federacji i tak dalej, no i dużo małych dziewczynek cię naśladuje, ogląda i myślę, że też będziesz właśnie taką inspiracją dla nich. Wiesz co, jeszcze nie nazwałabym się kobietą biznesu. Ona sama jest małą dziewczynką. Ale nie przerywaj kobietom. Dokładnie. Nieistotne, 2004. Pawle, nie przerywaj. 2004, szybka matma. Panie prawniku. To się... Który mamy... Który mamy rok? Tak? Paweł, dziękujemy. Dziękujemy ci, ale nie przeszkadzaj. Ty masz 19 lat. Dobra, Paweł, dziękujemy. Nie przeszkadzaj. Dałbym ci trochę więcej niż dałaś tymi, w sensie różnicę wiekową. Wiesz co, ja bym musiała się zastanowić nad tą twoją walką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ale mówię różnicę wiekową. Ale co ty byś chciał dać Leksi? 2 lata się pomyliłaś. To ja bym się pomylił troszkę więcej. Ała. Powtarzam, no. Będę musiała się zastanowić, czy, ej, czy ty, jest miejsce tutaj. Lubi się starzej wyglądać niż się wygląda. No bo 19 lat... Ale o czym ty mówisz tak... teraz? Ja nie wiem, ty kumasz, co on mówi? Ja nie rozumiem, ale wydaje mi się, że mnie obraża. Nie, nie obrażam cię, tylko nie spodziewałem, nie przeczytałem twojego PESEL-u na umowie. Wow, ty faktycznie jesteś podpity. Ja myślałam, że ty żartujesz, że ty serio... Daj mi dokończyć. I nie spodziewałem się, że podpisuję ten, że mam współpracować z osobą w wieku 19 lat. Pracować dla... Tak, pracować dla osoby w ogóle. Czyli oficjalnie właśnie zlikowałeś, że jesteś podpisany. Pracować z osobą, która ma 19 lat. Ale słyszałeś, co powiedziała twoja szefowa? Osoby, której ma 19 lat. I nie licz na to, że kiedykolwiek nazwę cię szefową. Ale... Małolatka. Ale tak jest. Ja... Cicho. Trochę szacunku dla starych. Na moje nazwisko, okej? Okay? Trochę więcej szacunku, okej? Okay? Bo zaraz będziesz w Prime walczył. No, na bank. No, no chyba poleciałeś już. Ja. Zbliżałem z Prime'owi. Nie, Prime jest spoko. Ja lubię ale oglądać. Ale ty nie to. Co? Powiedziałaś ty, żeby mi ubliżyć, a ja... Ale co ona powiedziała, żeby ci ubliżyć? No, federację. Ej, dobra. 19 lat masz. No. Dziecino. Ale czemu ty tak brzydko? A gdzie ty byłeś, jak ty miałeś 19 lat? O! Nie, no ja też byłem wyrośniętym i dojrzałą osobą w tym wieku akurat, ale przez to, że wychowałem się ze starszymi ludźmi, dużo starszymi. No dobra, to masz rację. No, ja też ale to jest twoja szefowa i powinien cię szanować. Ale, no, ale takie właśnie, tak jak powiedziałem, ja byłem też pomiędzy starymi dziadami, ale starsze osoby, takie jak ja, nie mówiły do mnie szefie. Widzisz, jak czasy się zmieniły. No jest teraz twoja szefowa. Nie zmieniły się. Jak nie nazwiesz jej szefową, to cię nie zatrudni. Okej. Okay. Zobacz, nie? Przyjdziesz do biura jutro i sobie inaczej porozmawiamy. Powiem ci, zaciekawiło mnie to, ale nie. Boe. Bo nie mogę. Czy masz jakieś dziwne skojarzenia w ogóle, Paweł? W Warszawie. O 23 mam samolot. A gdzie lecisz? Do Gdańska. I rano do Hiszpanii spadam. Żółte jest słońce, niebieskie niebo. I lecę sobie popalać się. Nie są piosenki? Nie. To jest film Arki Gdyni. Jestem z Gdańska. Moja droga... No. Gdańska. Ej, ty! Słuchajcie, tutaj chemia, tutaj takie chemie, już to. Nie, już. Chyba gaz uzdrowiący. Dobra, Paweł, ostatnie pytanie. Kogo ty chcesz pokonać jako pierwszego? Kogokolwiek. Jak to kogokolwiek? No nie masz na myśli jednej chociaż osoby? Oprócz Ferrariego wszyscy nie są mi obojętni. Okej, okay. No dobra, a tylko jego darzę prawdziwym i szczerym uczuciem.